Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Gościem podcastu Coffee Spot z Polska jest Wujaszek Lifestyle, czyli Michał Wilczewski. Witaj. Dzień dobry. Aga powiedziała to tak cicho, że nie wiem, czy jakikolwiek mikrofon to złapał. Dobra, cześć. Mamy takie jedno pytanie, od którego zaczynamy wszystkie podcasty, więc... A czekaj, nie powinniśmy przedstawić gościa? Może ktoś nie wie, kim jest Wujaszek Lifestyle. Ach, no właśnie, jest też z nami Leszek, czyli piesek. Witamy Leszka. Piesek Lifestyle. Piesek Lifestyle. No i Wujaszek wkręcony jest i w kawę speciality, i w pizzę dobrą, i w dobry chleb na zakwasie, i w vintage i streetwear. Troszkę ładny design. I ładny design. Tak. Dobra, to wracam do pierwszego pytania. No tak. Czy pamiętasz swoją pierwszą kawę? Wydaje mi się, że tak. I chyba to była kawa rozpuszczalna. No, ulubiona historia, dawaj. Tak mi się wydaje, że to była kawa rozpuszczalna i leciał klan. Teraz osadzimy to w czasie. Zepnął się, macie kozetkę, położę się. Czyli jest 17.20, leci klan. I tak, to był Krasny Staw, ulica Sobieskiego 16, trzecie piętro. Zalałeś gorącą wodą, czy wyszejkowałeś? Bo niektórzy tego robili... nie pamiętam. Ja pamiętam smak tej kawy i w ogóle okoliczności, bo moja siostra, mam starszą siostrę od 3 lata, z swoją koleżanką oglądała ten klan i jakoś chyba chciałem się wkupić w ich łaski i trochę tak poczuć się starszy niż jestem. I chyba wtedy właśnie wypiłem tą kawę. Pewnie musiałem się uczyć do czegoś i tak pomyślałem sobie, że może wypadałoby spróbować. I poczułeś coś? Poczułem wstręt. Okej, to w takim razie może teraz od razu pytanie, czy pamiętasz swoją pierwszą kawę specialty i skąd się tam wziąłeś? To dobre pytanie, bo tej chyba już właśnie nie pamiętam. Pamiętam swój pierwszy młynek i to jest młynek, który mam do dzisiaj na C. To był twój pierwszy młynek? To był mój pierwszy młynek. No, zaczyna z wysokiego C. Wiedziałem, że mi się spodoba i trochę się mówi, że tak jak z G-klasą z tym młynkiem. No, trzyma cenę. Drogie, ale trzyma cenę. I rzeczywiście nic tam się nie stało. Do dzisiaj żarna równo mielą. Ale swojej pierwszej kawy specialty chyba nie pamiętam. Nie wiem nawet, kto mnie wprowadził. A pamiętasz pierwszą kawiarnię, którą odwiedziłeś, specialty? Tendencyjne pytanie. Cała ta sytuacja działa się na tamce, pamiętam. To był taki chyba Stor. Kawiarnia na rogu. Chyba Stor, wspaniała kawiarnia, w której dzisiaj też byłem. O, piłem. Dziękuję, że o tym wspominasz. Dobrze, że się na to nie umawialiśmy. Nie. Piłem Nicaraguę z szybkiego i było bardzo w porządku. Dziękuję. Mieszkam w Warszawie kilkanaście lat i to gdzieś tutaj się na pewno wydarzyła ta pierwsza kawa, pierwsza kawiarnia i pierwsze zderzenie ze speciality, ale kto mnie w to wprowadził, czy sam chciałem tego dotknąć, tego nie pamiętam, ale to jakoś tak lawinowo się stało. Od pierwszej, zanim się obejrzałem, było 10 i 100. A skąd się u ciebie wzięła ta wkrętka? Bo Leszek tutaj próbuje się przekopać do sąsiadów na dole. Chodź Leszek. Ale pewnie nie będzie go niestety słychać w podcaście. Ale skąd się u ciebie wzięła ta zajawka na kawę speciality? Bo ona jest u ciebie taka, kurde, no szczera. Ty naprawdę w to wjechałeś na maksa. Tak jak niektórzy, bo ja sobie tak trochę wyobrażam życie osób, które żyją z tego influencingu. Nie wiem, czy tak się w ogóle mówi. Influencerstwa. Można odmienić. Influencerów, tak. No właśnie, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, szczególnie, że ty się nie obrazisz. To trochę sobie tak to wyobrażam, że trochę wyznaczasz trendy, a trochę musisz podążać za tym, co się dzieje na rynku. To nie jest tak, że wybierzesz sobie jakiś jeden temat i akurat nie jest to, bo są jakieś takie metatematy, może ponadczasowe, które możesz obstawić i masz go na całe życie. Tak. Chociaż tego nikt nie wie, bo za krótko social media istnieją. No ale wydaje mi się, że część tych influencerów musi jednak szukać tych swoich ścieżek na bieżąco, nie? A były rośliny, była kawa, naturalne kosmetyki, wiesz, jakby szuka, nie? To bardzo dobre pytanie. A ty się przyczepiłeś tej kawy speciality i wiem, że jakby nie przyczepiłeś się, tylko naprawdę ci to zajawiło. I jak to się stało? Nie wiem, czy to jest głównym powodem, ale zdiagnozowałem ADHD u siebie. I kawka pomaga. I kawka bardziej przeszkadza niż pomaga, właśnie. Ale jak zacząłem zgłębiać temat tej choroby, to
dowiedziałem się tego, że po prostu ma to do siebie, że ludzie, którzy mają tę przypadłość, głęboko wchodzą w rzeczy, które ich zainteresują, ich triggerują i to jest tak, że jak czegoś nie lubię, nie chcę, to zrobię wszystko, żeby tego nie dotykać, a jak coś mnie porwie, to mogę siedzieć nocami, studiować, szukać i stać się najlepszym w tym. To nie chodzi o jakby startowanie w konkursach i mierzenie się z innymi, ale po prostu chciałbym wtedy do szpiku kości zbadać całą sytuację. I tak chyba się stało z kawą. I mam kilka takich swoich tematów, które w ten sposób mnie porwały. I tuż przed nagraniem zapytałeś mnie, czym ja się właściwie teraz tak najbardziej zajmuję. I ja nie potrafię odpowiedzieć, czym się najbardziej zajmuję. Mam tych... Chodź, Leszek. Mam tych tematów kilka i żongluję tymi tematami. Bo mogę 3 dni zajmować się totalnie kawą, ale 4... Chodź, Leszek. Ej, już. Ale 4, przepraszam, ale 4 dnia już muszę zająć się ciuchami, a później planować podróż, a później jeszcze coś innego. Ale nie pamiętam, jakie było pytanie. A jaki masz poziom teraz takiego home baristy? Jakbyś to ocenił? Wystartowałbyś w jakichś zawodach? No właśnie, czy to już jest kolejny krok teraz, że to będą mistrzostwa baristów, mistrzostwa Myślę, że technicznie rzecz biorąc wiem, co się dzieje. Jakby łączę kropki i jestem świadomy każdego etapu procesu. Więc myślę, że to jest to takie logiczne myślenie o tym, co masz przed sobą, narzędzia na stole i gdzie jesteśmy, gdzie chcemy się znaleźć. Ale wydaje mi się, że moje zdolności sensoryczne są bardzo ubogie i nie wiem, czy to ze względu na stępienie złym prowadzeniem się... Myślę, że wspomnisz o wieku. Może wiek, może... Powikłania po COVID-zie. Może szalone życie 10 lat temu, a może po prostu mam mniej lub gorsze kubki smakowe, ale sensoryka jest czymś, co można też w sobie wyćwiczyć, no, ale z wrodzonego lenistwa nie zrobiłem tego, więc myślę, że to mogłoby mnie gdzieś tam powstrzymać przed wystartowaniem w ogóle, nie mówiąc o podium. Ale znowu może to też jest jakaś niewiara w siebie i mi się wydaje, że ta sensoryka jest uboga, bo patrzę na najlepszych i się porównuję. A może nie jest wcale taka zła. W każdym razie nie są to, nie leży gdzieś tam to w sferze moich ambicji, żeby startować. Fajnie byłoby pewnie, ale może poczuję taki moment i wtedy będę się przygotowywał i... Tylko Michał, nie patrz na te etykiety na kawach, jak tam jest wypisane, wiesz, tych 5 tam głównych nut, smaków i... Grejpfrut, porzeczka, dokładnie. Malina i gdzie to i wszystko jest. I większość potem pije te kawy i tak mówi, co? A to jest bardzo ciekawy temat, bo ja też kiedyś się na to złapałem i poczułem się oszukany na początku, że ktoś mi coś wciska, że przecież tam nie ma żadnych jagód, żadnej porzeczki, żadnego grejpfruta. A może troszeczkę rzeczywiście tych czerwonych owoców. Później dopiero doszedłem do wniosku, że czasami to jest jakieś takie uczucie na podniebieniu związane na przykład tak jak, nie wiem, zjesz grejpfruta, to ten cytrus troszeczkę ściąga ci podniebienie. I to jest podobne uczucie ściągania, więc jest to o wiele bardziej złożone doznanie niż sam smak. I jak w ten sposób zaczniesz to traktować, no to rzeczywiście szybciej połączy się kropki w swojej głowie i człowiek nie czuje się więcej oszukany. Okej, okay, to ja to trochę podrążę jeszcze ten temat kawy specialty wśród influencerów, bo w jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy z Moniką Borycką z Tendawar i ona mówiła o tym, że my się teraz trochę lansujemy na jedzenie i że jedzenie i napoje to są takie teraz sektory, że wolimy na przykład pójść na dobrą kawę albo na dobry obiad zamiast kupić sobie jakiś fajny ciuch i że to jest coś takiego, no, co chcemy pokazywać i to jest to, co jest takim naszym teraz bogactwem. Czy twoim zdaniem kawa specialty jest taka popularna wśród influencerów właśnie z tego powodu? Czy wśród influencerów? Nie badam tego w ten sposób. Wydaje mi się, że w ogóle jest popularna w dużych miastach. Nie, no Michał, ale jedną rzecz ustalmy. Macie tak? Jakieś taką lożę influencerów, że się spotykacie raz na miesiąc? Jakąś grupę wspólną. Ustalacie tematy, o czym się będzie mówiła w tym roku w świecie, w Polsce. Ustawiamy oczywiście porządek świata. Okay. No, taki pinki i mózg, takie spotkania. oczywiście. Myślę, że ogólnie patrzymy na tak zwany zachód, tak jak kiedyś się mówiło. Nie? Patrzymy, co się dzieje w Berlinie. Na zachodzie bez zmian. Tak, na zachodzie bez zmian. Chociaż to akurat książka wojenna.
patrzymy na zachód, patrzymy na to, co tam się dzieje i tak jak kiedyś przynosiliśmy, nie wiem, modę na hamburgera w 2010 roku i wszyscy zakładali burgerownie, wiecie, potem jakieś tam rameny, pizze neapolitańskie i tak dalej. No, podobnie stało się ze speciality. Jest to jakaś moda, która w kulturze wizualnej, w której się obracamy, patrzymy na Pinteresta, patrzymy na Instagrama, patrzymy, jak inni ludzie żyją, też chcemy fajnie żyć. Myślę, że wielu ludziom, którzy zderzają się z tymi zjawiskami, czyli z kawą speciality, ta kawa może nawet nie smakować, ale kupują ten lifestyle i chcą być w fajnych miejscach, żyć ładnie, cieszyć się tym. Z czasem może to rozumieją, ale też nie muszą. Mogą tam, wiecie, wodę wypić w takiej kawiarni i po prostu poczuć ten zachód, za którym zawsze tęskniliśmy. I robią zdjęcie czyjejś kawy. I robią zdjęcie czyjejś kawy. Ale czy jest to tylko wkrętka influencerów? No na pewno nie. Jest to myślę, że po prostu już globalne zjawisko, że chce się wyżej, lepiej, fajniej. I na pewno kawa speciality leży gdzieś tam w tym obszarze tego sexy życia. To te trendy cię jeszcze podpytamy, bo myślę, że dla niektórych to może być ciekawe, co ty tam widzisz ciekawego za granicą i może co ja powinienem w kawiarni wprowadzić, znaczy nie mówię o sobie, ale mówię o słuchaczu. No ty już podróżujesz, więc tak naprawdę. Ja tak myślę, naprawdę że... o sobie też, ale to czekaj, to do tego zaraz przyjdziemy, ale jeszcze ten twój temat zajaweczki kawowej, Boże, jak ja nie lubię tych zdrobnień, to koszmarnie brzmi jak zajaweczki? Później. No, bo ja i później, bo ja później, fakturka! Bo ja później zawsze odsłuchuję tych podcastów i mam takie, ale ja tak zawsze do mojej księgowej, zawsze Ewunia tutaj, to miło, różnie można na to patrzeć. No, ale może jednak zajawki. Wypuściłeś swoją kawę też z jedną z palarni. Zdarzyło się, tak. Jakie to było dla ciebie doświadczenie? Jak wtedy poznałeś ten rynek kawy od trochę wewnątrz? Strasznie mnie to fascynowało, bo znałem tylko rynek kawy od zewnątrz, czyli z punktu widzenia klienta i swojej kuchni. Już sobie tam, wiecie, ustawiałem swój młyneczek, młynek. Pod różne techniki i miałem, do dzisiaj mam Chemex i V60, już badałem te różnice i grubość filtra, i grubość mielenia, i pojemność, jak to się zmienia, i jak należy dobierać i wodę, i temperaturę tej wody, i tak dalej, i tak dalej. Masz odwróconą osmozę w domu? Aż tak nie, mam taki bardziej prosty, tańszy filtr węglowy, no, ale który jest zadowalający. Nie, no to było. Ale był czas, że... Podpuszczałem cię teraz. Myślę o tym. Także to nie jest tak do końca w sferze nieosiągalnych marzeń. Ale miałem taki czas, że chodziłem do kawiarni z 5-litrowym baniakiem, przynosiłem sobie wodę, bo chciałem mieć taką, wow, jak mają tamte chłopaki, nie? I dziewczyny. O czym to my mówiliśmy? O twojej kawce. O mojej kawce, tak. Kawce. O ziarenka. Tak, zdarzyło się, że zrobiliśmy tę kawę. To była Etiopia. A z kim to robiliście wtedy? Z Kawepale. I też chłopaki zaprosili mnie do palarni, pokazali wszystko, o co chodzi z piecem, wypalaniem. Nie kupiłeś sobie pieca do domu potem? Ale cię kusiło, przyznaj. Wiesz co? Taki jestem... mały, na pół kilo. Mam Alio taki. Alio Bullet, tak to się nazywa, tak? Świnka taka. Tak. On, jeszcze go nie odpaliłem, bo on jest w miejscu, do którego się nie mogę dostać. To jest dłuższa historia, ale tak... Ty jak długo masz ten piec? Rok chyba. To weź nam go pożycz do palarni. Tak? Co się będzie u ciebie kurzył? No. Dobra, to po podcaście ogarniemy to, ale okay, już jakoś tak złapałem właśnie taki, kolejna dygresja, wiatr w żagle i chyba widzę się właśnie z tym piecem w tym roku i chciałbym sobie posypać trochę zielonego ziarna i popiec. Bo to jest taki kilogramowy piecyk, bardzo wdzięczny. Nie wiem, czy nie mniejszy nawet, ale... Kilówka, bo tak. Bo ten Roest to jest chyba tam 400... Ale dobra. No i w każdym razie chłopaki Czeka, pokazali... słuchacze uciekają, jak się tak za długo tak. Chłopaki, nad kwestiami technicznymi zastanawiają. Pokazali mi, co jak z tym piecem. Wypaliliśmy, już nie pamiętam ile, nie wiem, 100-200 opakowań jednej i drugiej. Jakoś to sobie poszło. Przyjemne doświadczenie. Ale czułem, że jeszcze coś więcej chciałbym. I to jest tak... Jestem takim dzieckiem, które chciałoby jeszcze więcej.
jeśli coś mu się spodoba, no i to chyba znowu jest pokłosie tego Adelada nieszczęsnego. Więc dobra, no może piec, dawaj do Panamy, lecimy w ogóle, robimy tam, nie wiem, kurczę, kupmy ziemię, nie? Nasze krzaki. Ale udało się właśnie też z chłopakami, właściwie z jednym, z Piotrkiem, z Kawę Pale polecieć do Panamy i trochę ten temat bardziej zbadać. Jak ci się podobało na plantacji kawy? Bardzo. Tym bardziej, że nie wiem, udało się oprócz takiego zwykłego, objazdowego sprawdzania. Wiecie, byliśmy i na cuppingach, nie wiem, typu w Esmeraldzie, gdzie nas tak bardzo oficjalnie tam powitano i rzeczywiście był to super profesjonalny cupping specjalnie dla nas. No, czułem się jak na audiencji u prezydenta Stanów Zjednoczonych prawie, ale też chodziliśmy sobie i po ich polach, plantacjach i po plantacjach innych farmerów, zupełnie takich małych graczy gdzieś tam w górach, których nikt nie zna, nie mają strony internetowej i niemal dowiadujesz się o takich osobach, nie wiem, z knajpki, gdzie akurat jesz tam jajko sadzone, że w ogóle jest tam taki Marko, który tutaj gdzieś tam ma pole, jak 3 razy skręcisz w prawo. Super ciężka robota zresztą, nie? Bardzo, bardzo. No i też niewdzięczna, jak wszystko. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych i no jakiegoś takiego... Od wielu czynników w każdym razie, no ale ta Panama jest tak, nie wiem czy kiedyś to analizowaliście, jak ona jest położona i dlaczego akurat stamtąd kawa jest taka wspaniała, no bo jakby ta gejsza osławiona w ogóle pochodzi z Kenii, tak bodajże? Z Etiopii, przepraszam. I tam zupełnie inaczej się zachowuje i dochodzi do innych rozmiarów, kształtów, smaków niż to się dzieje w Panamie. I to jest właśnie ze względu na to położenie pomiędzy Morzem Karaibskim a Pacyfikiem. Tam dochodzi do przeróżnych historii. Zjawisk atmosferycznych, tak, których nie znamy. Oczywiście. W każdym razie tam bardzo często pada sobie od rana taki deszczyk, taki delikatna mgiełka niemal się unosi, tak jakby ktoś w ogóle ten cały teren idealnie nawadniał, idealnie nasłoneczniał. Chodził z takim pikaczem. Tak, te stoki są pod odpowiednim kątem i tam na jakieś tam 1800-1900 metrów nad poziomem morza one wciąż jeszcze rosną. Byliśmy też takiego gościa, nazywa się Lamastus, na jego plantacji. On pokazywał nam jakieś swoje eksperymentalne fermentacje i to było bardzo, bardzo ciekawe, otwierające oczy, jak to wszystko wygląda, jak może wyglądać, ale też było to świetnie opakowane. To znaczy w ogóle sama ta wizyta na plantacji i nie wiem, pokoiki, w których się robi cuppingi, tak w ogóle całe otoczenie wygląda, to już jest taki produkt mocny marketingowy dla, najczęściej dla graczy z Azji, którzy no, kupują kawkę po, wiecie... Na licytacji. Po kapowce excellence. No tam były bardzo mocne ceny niektóre i to schodziło. Żaden komar cię tam nie użarł w tej Panamie? A użarł. Patrz. A użarł. No, wróciłem z dęgą do Polski. Trzeba uważać. Trzeba uważać. No, ale jakoś tam żyję. Do Panamy na razie nie wracam. No dobra, a powiedz, jak ta kawa się rozeszła twoja? Bo jakoś tutaj zboczyliśmy szybko na Panamę, wylecieliśmy szybko do Panamy. No, nie zeszło to jakoś strasznie szybko, ale sprzedaliśmy wszystko, więc chyba okej. My tak trochę też chyba zrobiliśmy coś takiego eksperymentalnego. To nie była kawa najwyższych lotów, nie była też jakimś ostatnim siańskiem, ale może nie miała ani w sobie nic wyjątkowego. Ja też chyba nie poświęciłem już temu ostatniemu etapowi tak dużo uwagi, bo wiecie, czasami promocja, zrobienie jakiegoś tam głębszego story wobec tego. Może gdyby to była kawa, którą my wtedy byśmy przywieźli z tej Panamy i wtedy, wiecie, opakowała coś. Tak. To wszystko jednak buduje jakieś napięcie. Ale cieszę się, że Michał, że to już zacząłeś rozumieć. Fajnie, że masz ten piec. My mamy palarnię, mamy know-how, brakuje nam pieca. Wydaje mi się, że przy tym stole właśnie powstaje przyszłość palarni Ross. No, zdecyduje się. Wszystko jest możliwe. No. Świetnie. To dokumenty przeszlę po tym, po programie. Dobrze. A ja tak tutaj cichutko wracam do tego tematu trendów. Wspominałeś o tym właśnie, że przywieźliśmy hamburgery, potem pojawiały się różne inne trendy. Co ramen. Teraz, ramen. Co teraz przywozimy i co się będzie jadło i piło w najbliższych miesiącach?
No bo jeżeli chodzi o trendy wyjazdowe, to wiemy, że cały polski influencing jest albo na Bali, albo w Tokio aktualnie. To prawda. No Bali trochę zeszły rok, trzeba przyznać, już trochę się przejadło. No, teraz ta piękna Japonia ma swój czas, ale to super. Ja w Tokio spędziłem, w Tokio i w Kioto razem 2 tygodnie we wrześniu ubiegłego roku i myślę, że w ogóle na samo Tokio miesiąc to jest mało. I Tokio jest miastem, w którym mógłbym siedzieć na ulicy i po prostu patrzeć, jak ludzie sobie chodzą, jak życie się dzieje. To jest niesamowite. Ciche, w ogóle 40-milionowe miasto, gdzie wychodząc z hotelu, no cisza. Samochody, nie wiem, jeżdżą cicho. Jest ich mało, bo też nie każdy może wjechać do centrum. Ludzie nie gadają, nie krzyczą, nie puszczają muzyki, nieproszeni, nie rozmawiają w metrze, szanują innych, prywatność innych, po prostu są empatyczni. Jest to takie miłe, ale to jest chyba taki pozór turysty, bo rozmawiałem z kumplem, który był tam na stypendium rok, w ogóle pozdrawiam Jasia, i że załatwił nam bilety na sumo. No i opowiadał troszkę o tym, że oni tak na dłuższą metę to nie chcieliby, żeby ci turyści tak za długo tam sobie siedzieli i się osiedlali, także są mili, uśmiechają się, ale wracajcie tam. Nie inkluzywne. Tak, no ale co ty tak masz, że my ci zadajemy pytania, a ty opowiadasz tylko to, co chcesz. Ale ja tutaj właśnie odpowiadam pytaniem na pytanie, no bo Japonia. Ty jesteś tak profesjonalny w tym, to jest irytujące, wiesz? Jak bym z politykiem rozmawiał. Zadajesz mu pytanie, a dobra, kończysz ale na temat. Jakie będą, wiem. I jesteśmy w Japonii, no i dużo trendów teraz pochodzi z Japonii. No, matcha, onigiri, wszyscy tutaj jesteśmy, nie wiem, a ja liczę na to, że ta zielona herbata też jakoś gdzieś tam cały czas wedrze na salony. Ale byłem w wielu kawiarniach w Japonii. I tam kawka speciality też ma się świetnie. I właściwie nie odstajemy niczym od tego, co się tam dzieje. Jest bardzo przyjemnie. Myślę, że ludzie robią bardzo dużą różnicę. Myślę, że mamy świetnie przygotowane zaplecze techniczne. Mamy super kawę, super sprzęt, super miejsca, piękne witryny, a często to jakby tym najsłabszym ogniwem jest człowiek. Ci po prostu gospodarz, który sprawia, że który buduje klimat miejsca. Możemy włączyć najfajniejsze playlisty, nie? I jakby założyć najfajniejsze koszulki i w ogóle, ale bez tego ostatniego czynnika to wszystko leży. I mam wrażenie, że pozycja, nie chciałbym nikogo tutaj urazić, ale no chyba ale muszę. Przy tym stole, czy jest jakiś gospodarz? Ale często bariści chyba mają się za takich troszeczkę nadludzi i wchodząc do ich jamy powinieneś złożyć 3 pokłony i nie zadawać zbyt wielu pytań, bo oni wiedzą lepiej. Ciągle masz to wrażenie? To jest taki typ baristy. Tak, też mi się wydaje, że są jeszcze tacy bariści, tak? Ale to jest bardziej jednak takie z poprzednich lat wrażenie. Ale Zdarza się jeszcze. A kurczę, wystarczyłoby być po prostu takim otwartym. Wchodzi ktoś nieprzygotowany, można go w 3 słowach wprowadzić w temat, nie zadawać niepotrzebnych, nie kłopotać go, tak? Nie wprowadzać go, stary, nie wiesz? Natural? Jaki natura, to jest myta. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl? www.coffeespots.pl. Opowiem wam teraz krótką dykteryjkę. No. Tym razem ja miałem kiedyś takiego baristę, później był nawet chwilę menedżerem u mnie. On był mistrzem obracania, zakręcania sobie ludzi wokół palca, ale robił to też trochę w swoim interesie, bo często na przykład, nie wiem, jak miał duży ruch, nie chciało mu się trzepać tych latte artów, przychodził gość, chciał zamówić cappuccino, ten go w pół minuty obracał w szybki przelew. był mistrzem. No, ale robił widzisz, to... był sprytny, nie? No tak. Więc znowu nie chodzi o to, żeby ją promować. No. Nie chodzi o to, żeby komuś czegoś odejmować, tylko być po prostu takim miłym, milszym, fajniejszym. Wiedzieć, że ktoś przyszedł, klient, napić się kawy, miał już gorszy, lepszy dzień, wszystko jedno, żeby to było takie bardziej easy going, nie? Takie po prostu luźne i myślę, że to jest, te najprostsze rzeczy są najtrudniejsze, żeby sprawić, żeby to było po prostu bardzo przyjemne, fajne, miłe miejsce i żeby tam finalnie przychodzili fajni ludzie i jeszcze więcej tych fajnych ludzi, żeby nie chciało się stamtąd wychodzić.
To jest fajny insight, bo też chcieliśmy o tym porozmawiać z tobą, jak ty widzisz kawiarnię oczami klienta, ale takiego bardziej zaawansowanego i też osoby, która no, kuma dużo rzeczy. Mhm. Ale wracając do tych trendów. Trzeci raz spróbujemy. Co tylko. Będzie? Mhm. Nie wiem, nie jestem... Dzięki, dobra. Następny temat. Nie jestem człowiekiem, który aż tak głęboko w tym siedzi. Obserwuję jakieś rzeczy, jestem rzeczywiście wyczulony na patrzenie. Mówimy o trendach kulinarnych? Mhm. No tak trochę pod kątem kawiarni też, no. Ja bardzo chciałbym, żeby wróciła jakaś taka prostota, czyli żebyśmy nie szukali, co jeszcze tam można, nie wiem, wiecie, podwójnie fermentowane nitro z troje ciepło, troje zimno, tylko w ogóle jakaś prosta kawa, kawiareczka, espresso za piątaka. Nie wiem, czy to w ogóle da się jeszcze tak zrobić, czy już w dzisiejszych czasach... A to się wytłumaczy na tym spotkaniu opalarni. Wiem, że że to się zaczyna na polu w Brazylii po prostu i nie może do nas dopłynąć. No to nie wiem, to może powinno kosztować dychę i powinno się też szanować tę historię i do niej podchodzić jakoś fajniej, ale też podoba mi się włoski styl nie tyle palenia, co picia i spotykania się przy kawie. Czy w ogóle taki zdrabki. Południowy, chociażby nie wiem, Hiszpania, tak? Gdzie po prostu rano idąc do pracy wpadasz na to espresso, coś słodkiego i lecisz dalej, ale spotykasz sąsiada, spotykasz gościa na dole, koleżankę, kolegę i też się na to stać. U nas często wyjście do kawiarni jest wyjściem popołudniowym, weekendowym, czymś ekstra, na co sobie pozwalamy, a co nie jest naszym... takim oczywistym przywilejem i takim czymś, co można sobie tak po prostu, piątek, dycha tu, tam, 20 tam, nie? Myślę, że i tak jako społeczeństwo, chociaż jako bańka warszawska może bardziej rośniemy, bo też nie cała Polska rośnie w tym samym tempie, to i tak jakoś to wchodzi do naszego stylu życia. To przechodząc płynnie w to drugie pytanie, jako ci bardziej zaawansowani klienci oczekujemy prostoty, dostępności i czego jeszcze oczekujemy od kawiarni? Bardzo w Tokio podobało mi się podejście takie rzemieślnicze, które z kolei nijak się miało do wydajności i być może na samym końcu zysku kawiarni. Każdą kawę, którą tam piłem, była przygotowywana na świeżo, czyli nie było szybkiego przelewu, który też bardzo lubię, często nie mam czasu i bardzo to sobie cenię, że ktoś podaje mi go w 3 minuty i mogę lecieć dalej. Tam ta kawała rzeczywiście była chyba bardziej traktowana rytualnie i każdy był traktowany indywidualnie i było bardzo tak niemal jak w kaplicy. Czyli mamy prosto, tanio i dobrze. Wybierz dwa. To nie muszę powiedzieć, nie powiedział tanio. Nie. No chociaż może... tak, było espresso za 5 zł. Tak, można, ale nie wszystko, tak? Można by to zdywersyfikować, czyli moglibyśmy mieć po prostu siano takiego strzała, wiecie, za piątaka, który po prostu ma pełnić swoją funkcję i niech to będzie, niech to nie będzie jakby kawa najwyższych lotów, ale po prostu niech będzie dostępna i wtedy nie oczekujmy tam, wiecie, cmukania. No, to jest też pewnie i wyławianie mandarynek stamtąd, tylko niech to będzie mocny strzał, bum. Daje kopa. Ale też fajnie, bo myślę, że za 2 euro, umówmy się. Niech będzie. Za 8. Tak, w ogóle jak jesteśmy w stanie poniżej dychy zejść z taką kawką, to już jest coś, nie? I to byłoby super. Wiadomo, że chcemy maksymalizować zysk oraz mieszkamy w mieście, które gdzie po prostu tworzą się kolejki i gdybyśmy mieli dla każdego oddzielnie robić przelewik, no to nie ma racji bytu. Nie, tak szczerze, Michał, to chyba tych lokali, które maksymalizują zysk, jest naprawdę niewiele. Tak, myślę, że w większości lokali te ceny wynikają po prostu z tego, że te lokale muszą na siebie zarobić, muszą zrobić na czynsze, na pensje, na te wszystkie produkty. Towar jest drogi i nie można go wyhodować tutaj, wiecie, w Otwocku, tylko skądś to musi przyjechać. Jeszcze. Zmiany klimatu powodują, że... Tak, to marża nie jest wysoka na drogim produkcie. I też właśnie wracając na chwilę do tej Hiszpanii... Ja tylko jeszcze mogę? Ostatnie słowo, żeby nie było, że zawsze uciekam od tych pytań. Bardzo mi się podoba rola gospodarza i myślę, że u nas tego nie ma. I w tym modelu włoskim, ale nawet knajpiarskim jest tak, że wiecie, no... Tutaj Maria, a tutaj jakiś Vincenzo
prowadzi i on tam jest na miejscu. I on może być bardzo majętnym człowiekiem albo niemajętnym człowiekiem, nieważne. On jest gospodarzem i on tam siedzi. Czyli nie jest to dla niego jakiś side business, w którym zainwestował bańkę czy 10 baniek, a w ogóle to siedzi gdzieś w innym państwie, a tutaj zasuwają mróweczki, tylko on jest częścią tego miejsca. Jest twarzą tego miejsca. I daje tego mi brakuje, że chciałbym po prostu iść do kogoś na kawę, a nie gdzieś na kawę. To jest super. Ja mam pytanie, ale nie wiem. Bo potem wychodzi na to, że zagaduję pół podcastu i co już zrobiłem. Jak to się stało, że akurat Chemex jest twoją ulubioną metodą parzenia kawy? Chemex nie jest moją ulubioną metodą parzenia kawy. Nie? Stare info. Myślę, że bardziej kalitka. Okej. Okay. Internet twierdzi, że Chemex. Chemex też lubię, ale wkurzało mnie, że nie można mało tego Chemexa zrobić, bo zawsze szkoda trochę, bo te filtry takie duże, ten Chemex taki duży. Ja przyznam, że miałem ten duży, ten Chemex. I tak myślałem, że sobie 300 ale nie może... Ale jest wygodniejszy do parzenia kawy, niż ten mały, który ma ten bardzo cienki stożek. Tak. To może tak. Ale ładne to jest takie, nie wiem, jakieś takie indiańskie mi się wydaje przez ten rzemyczek. Ładne to jest i fajne, ale myślę, że przez to, że najczęściej sam dla siebie parzę kawę, to używam mniejszej pojemności z założenia, czyli na przykład tej małej kalitki, bo to jest takie w sam raz dla mnie, ale gdybym parzył dla 3 osób codziennie rano, no to myślę, że właśnie spoko, jakiś Mokka Master albo właśnie taki kameksik. No i z jakiego regionu kawa? Kurczę, z jakiego regionu kawa? Bo teraz wiesz, czas na taki kwestionariusz w podcaście. Ja nawet tego nie dzieliłbym na regiony, bo kiedyś tak było, na że... Na obróbki możemy podzielić. Możemy na obróbki, możemy na regiony. Kiedyś tak mówię, że Afryka to jest taka delikatna, kwiatowa, a ta środkowa Ameryka to jest bardziej taka słodka, a Brazylia to jest taka szorstka i tak dalej, i tak dalej. Ale ja myślę, że teraz bardziej palarniami to można podzielić i jakby są palarnie, które mnie nigdy nie zawodzą. Nie wiem, czy tu możemy tak krzyczeć o różnych palarniach. Tych, które nie zawodzą, chyba możesz. Ale te, które zawodzą, zostaw dla siebie. Jak ktoś kupuje z Nomada na przykład, to zawsze działa. Czy to będzie, wiesz, Brazylia, Etiopia, to czy prawda. Kostaryka, to zawsze ma to... Wiadomo, że też idzie za tym cena, ale zdarzyło mi się zapłacić za coś więcej, co po prostu nie dowiozło, mówiąc kolekcjalnie. Ale to są chyba też, to jest wiele czynników. Poza umiejętnościami roastera, to też musi być po prostu to, w jaki sposób oni wybierają kawę. Ich własny gust i to, co im smakuje, że to jest trochę tak jak właśnie, nie wiem, artysta, że pokazuje przez swoje szkła rzeczywistość. Ale tak podobno samo... z Gardelli, jakby też tak miałem, że zawsze, nie? To teraz jest bardzo zepsuł się? Temat trudny Gardelli. Ale też dawno nie miałem, myślę, że tak z... Ale sięgałem po jakieś takie, pamiętam tylko La Cristaline wiśniowo, była tak, ale to znowu są kawy, które kosztują, wiecie, 2-3 razy więcej niż te, powiedzmy, z polskich palarni, więc można sobie tak wskazywać paluszkiem i to mi odpowiada, nie? Tak. Sztuką jest trochę użycie czegoś, co jest ogólnie dostępne, czyli po prostu bierzemy z giełdy zielone ziarno, które kosztuje, no, w takich granicach przyzwoitości i wypalenie tego tak, żeby było czymś optymalnym. To tak jak gotowanie, nie wiem, bycie szefem kuchni, gotowanie homarów i pomidorów, nie? W sensie, że jakby ten jest dobrym szefem kuchni, to zrobi dobry ziemniak. Tak, weź ziemniak, zrób z tego po prostu pyszny obiad. No tak, to też doceniam. Cieszę się, że się dogadujecie. Żałuję, że nie uzyskałem odpowiedzi. Jakie było pytanie? No właśnie, jakie było pytanie? I zawsze jak gdzieś podróżuję, czy to po Polsce, czy po świecie, to staram się odwiedzać lokalne kawiarnie. Właśnie ostatnio byłem w Zakopanem i tam też byłeś w Lamano? W Lamano, tak. Fajne kawiarnie. Tak, wypiłem kawkę. Świetni ludzie to prowadzą i z takim właśnie namaszczeniem. To jest bardzo dobry przykład. Czułem się zaopiekowany. Zadałem 2 pytania, uzyskałem odpowiedzi i jeszcze zadano mi 2 z powrotem, czy na pewno tak, a może siak. I wiecie, taki, że ktoś o mnie dba i chce dostarczyć mi produkt, zrobić... coś, czym się zajmuję, zrobić jak najlepiej, żeby było fajnie. Więc to było ekstra. No, a czy masz jeszcze jakieś porady dla właścicieli kawiarni na temat tego, jak prowadzić kawiarnię tak, żeby klienci byli zadowoleni? Poza tym, żeby chyba byli na miejscu. No właśnie być tam, rozmawiać z tymi ludźmi, ale też myślę, że trzeba po prostu, może to zabrzmieć tak banalnie, ale oddać trochę siebie tam. To znaczy, fajnie, gdyby to nie były miejsca przeliczone na fajność. Czyli jeśli teraz na przykład, wiecie,
kolorem 2024 będzie peach. To nie musisz robić peach, jeśli lubisz indygo, no to sobie zrób indygo i po prostu niech to będzie twoje i niech leci twoja muza, a nie po prostu lista kawiarniana smooth jazz. No kawiarnie muszą być jakieś, tak? To jest absurdalnie beznadziejne, jeśli to wszystko chcemy zunifikować. Po prostu one powinny mieć swój indywidualny charakter. Nie podoba ci się, to idź do następnej. Albo jakby przyjmij to. A odważyłbyś się otworzyć swoją kawiarnię? Miałem takie zapędy, ale... Szczęśliwie. Szczęśliwie tam nie jestem. Myślę, że ilekroć rozmawiam z kimś z gastro, to odradza. Że jest i mówi, zainwestuj w palarnię. Na przykład. Pewnie to jest ciężki kawałek chleba, nie wiem, tak sobie to wyobrażam. Myślę, że ze względu na te swoje ambicje, jakieś takie podejście, musiałbym po prostu tam być, a że interesuje mnie więcej rzeczy niż kawa, to siłą rzeczy nie mogę jakby rzucić wszystkiego i się temu poświęcić w 100%. Na Solcu jest teraz taki duży lokal do wynajęcia. Wydaje mi się, że tam zmieścisz i pizzernię. Gdzie? W tej nowej wyremontowanej miejskiej kamienicy, tuż przy szpitalu. Kojarzysz? W szpitalu chyba wiem. Gdzie tam trwał dość długo. Tam były kafle i kupsa. Kufle i kapsle. Kufle i kapsle. Kafle i kupsle. Wiem, gdzie. Dobra. No i tam tak, pizzka, chlebek, kawka. No właśnie, jak to się wszystko łączy? Tam te wszystkie to takie fancy rzeczy. To totalnie się klei. Będziesz tam jeszcze robił jakiś bazar z ciuchami w Wigandy. Też można, no. Czy wiesz, to z tą pizzką to tam pewnie bardziej się klei jakaś taka włoska kawka, ale jedno nie wyklucza drugiego. Ja myślę, no że też za bardzo poszliśmy. Włoskie specialty, jakby wiesz, takie chamskie. To jest też zabawne, nie? Że mówię, w Włoszech nie doświadczy specialty. Jest troszkę. No, ale no, to jest związane przeklęte. z tą kulturą kawową, w związku z tym, że Włosi muszą zapłacić euro 50, to jest totalny maks za kawę i tam się specialty nigdy nie zagnieździło, no bo jakby specialty nie może pójść. Jak jestem tam, to piję po prostu tą popielniczkę i jakby przyjmujesz, to też jest fajne, odpocząć czasami od specialty. Dokładnie. I dlatego też czasem każdy z nas pije kawę rozpuszczalną. Dawno nie piłem, ale... Albo taką właśnie zbożowo smakującą. Ale właśnie to chodzi, żeby też się tak nie fiksować bardzo na tę jakość. Myślę, super trzymać jakość, żeby to nie było wyrwane z kontekstu. Fajnie, jakby idźmy w górę, ale jeśli wiecie, jest to, nie wiem, mała kawiarenka albo sąsiad was zaprasza na kawę i akurat ma tylko rozpuszczalną, no to myślę, że to spotkanie i rozmowa i posiedzenie na balkonie i pogadanie o wrednej sąsiadce trzeciej ma większą wartość niż jakość tej kawy, prawda? Dostałem kawę rozpuszczalną w te święta od moich pracowników, bo był taki Secret Santa. Każdy tam dawał jakieś prezenty i przyznam szczerze, wypiłem ją. Niedawno, dobrze, bo miałem jetlaga, były święta, był nie poranek. Nie było innej kawki. Nie było nastroju na wyjście z domu jeszcze i wypiłem to. Super. Wspaniale. Tak, no ale to było 3 w jednym. Ja zawsze dzielę podróż na ten moment, kiedy można przestać słodzić kawę, że już zaczyna być dobre, że już, nie wiem, byliśmy gdzieś tam na obrzeżach Włoch, już jest tylko taka chamska, gorzka i tak dalej, do której trzeba dodać łyżeczkę cukru, żeby ją wypić i potem jest tak coraz lepiej i można przestać dodawać ten cukier. No i tym pięknym akcentem chyba kończymy naszą rozmowę. Bardzo ci dziękujemy. My zostajemy w kontakcie. Pozostaw mi swojego maila i wizytówkę. Michał Wilczewski, Wujaszek Lifestyle. Bo on teraz się uspokoił trochę. Nie, myślałem, że weźmiesz na chwilę Leszka na ręce, żeby ktokolwiek mógł go zobaczyć w kamerze, w obiektywie, ale nie chcecie też... Nie strasznie pomysłem, ale udaję takiego skromnego. Leszek był tu z nami przez cały czas. Musisz z nim usiąść, żeby się pokazał w kadrze. O. Tak. 100 na 100. Wiesz dziękujemy. Co? Michał teraz żałuje, że nie pokazaliśmy go na początku, bo oglądalność tego podcastu byłaby dużo większa, wiesz? Z takim słodziakiem, jednym i drugim. Rzeczywiście. Na tak było, tak? Tak koniec się? O, spokojnie. Dzięki. Dziękujemy. Jeszcze raz. Ja też dziękuję. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.